Rozwiąż układ równań i naszkicuj rozwiązanie w układzie współrzędnych. A nasze równania to 9x plus 3y równa się 15 oraz y minus x równe 5. Więc ten układ równań rozwiążemy metodą podstawienia. I metoda podstawienia polega na tym, że używamy jednego równania, aby jedną zmienną wyrazić przez drugą i następnie to wyrażenie wstawiamy do pozostałego równania. W ten sposób otrzymujemy jedno równanie z jedną niewiadomą. Więc może tutaj chyba łatwo jest z drugiego równania wyznaczyć sobie y w zależności od x, czyli do drugiego równania dodajemy x do obu stron i w ten sposób drugie równanie przyjmuje postać y równa się 5 plus x. I teraz to wyrażenie na y wstawiamy w miejsce y do równania pierwszego. No, czyli tutaj wstawimy w miejsce y 5 plus x. Ale może zanim to zrobimy, może zmienimy tu kolor, zanim to zrobimy, to może dobrze jest upraszczać równanie, czyli tutaj, prawda, łatwo można podzielić przez 3 obie strony, więc może sobie troszeczkę uprościmy to równanie, dzieląc obie strony przez 3, 15 przez 3, czyli 5 i 9 przez 3, czyli 3, czyli drugie równanie przyjmuje postać 3x plus y równe 5. No i właśnie, teraz w miejsce y wstawiamy 5 plus x, czyli 3x plus 5 plus x równa się 5. Czyli 3x plus x to jest 4x plus 5 równa się 5. Teraz odejmujemy 5 od obu stron. No i zostajemy z równaniem 4x równe 0. No skoro 4x równe 0, to x równe 0. Czyli tak, x, już wiemy, że x jest równe 0. No a skoro, a wiemy drugie równanie, z kolei mówi, że y jest równe 5 plus 0, czyli 5. Czyli to równanie ma jedno rozwiązanie, x równe 0, y równe 5. Dobrze, teraz może wykreślimy to w układzie współrzędnych. Może zaczniemy od tego drugiego równania, y równe x plus 5. To jest prosta. Współczynnik kierunkowy jest 1. No, żeby wykreślić prostą, wystarczą nam dwa punkty, czyli na przykład jak x jest 0, to y jest 5. Może tutaj jeszcze ustalmy jednostki. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Czyli tak, x równe 0, to y równe 5. Raz, 2, 3, 4, 5. To jest pierwszy punkt na tej prostej. No na przykład x równe minus 5 to y równe 0. Raz, 2, 3, 4, 5. Tak. Teraz współczynnik kierunkowy jest 1, to znaczy, że jeżeli x się różni o 1, to y też będzie się różniło o 1, czyli tutaj możemy narysować sobie tę prostą. Czyli to jest prosta y równe x plus 5. Prosta opisana drugim równaniem, czyli wszystkie punkty na tej prostej, współrzędne tych punktów x, y spełniają drugie równanie. Teraz pierwsze równanie. Pierwsze równanie po podzieleniu przez 3 to jest to równanie. Prawda? To jest nasze pierwsze równanie, jego równoważna postać, czyli 3x plus y jest równe 5. Teraz jeżeli chcemy je mieć w postaci y równe, prawda, x plus coś tam, no to musimy odjąć 3x od obu stron, czyli po lewej stronie. I wtedy po lewej stronie zostaje nam y, a po prawej minus 3x
plus 5, czyli y równe minus 3x plus 5. To jest równanie pierwszej prostej. Czyli co? No jak x równe 0, to y równe 5. No właśnie, te dwie proste powinny się przeciąć w punkcie 0, 5, prawda? Bo ten punkt przecięcia to jest rozwiązanie naszego układu równań. I co jeszcze? Jeszcze jakiś punkt, na przykład x równe 1, to y jest minus 3 plus 5, czyli 2. Czyli tu jest ten punkt. No i współczynnik kierunkowy jest minus 3, czyli 1 na jedno posunięcie x w prawo, 3 w dół po y. Czyli tak. I może jeszcze tutaj. Czyli to jest ta prosta opisana pierwszym, no powiedzmy, że to pierwszym równaniem, czyli to jest prosta y równe minus 3x plus 5.